Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na wczesnowiosenne spotkanie z tajemnicami przyrody. Dzisiejszy temat przewodni to pielęgnacja trawnika od wczesnej wiosny. Trawnik jest to uprawa monokulturowa, no konkretnie w zasadzie cztery gatunki traw, ale dbamy o to, by żaden konkurent oprócz źdźbła trawy się nie pojawił. Zatem rośliny pionierskie, tak jak mniszek lekarski czy nawet stokrotka, traktujemy jako chwasty. Wobec czego, jeżeli chcemy mieć takie zielone trawniki jak w Anglii, musimy od wczesnej wiosny zadbać o właściwą jego strukturę. Najpierw należy usunąć tego typu przebarwienia. Do tego celu służy wertykulator. Oczywiście, jeżeli powierzchnia jest niewielka, to wystarczy wszelkiego rodzaju przesuszone źdźbła trawy i tego typu wypadające jej fragmenty usunąć równocześnie nacinając darn tymi ostrzami po to, by podzielone kępy trawy wegetatywnie wytwarzały nowe odrosty. Trawnik z racji tego, że w ciągu sezonu jest regularnie podcinany, nie wytwarza nasion, więc chcąc zagęścić trawnik, musimy go nacinać. Ale znacznie sprawniejszym urządzeniem jest mechaniczny wertykulator. I proszę popatrzeć, ta maszyna jest uzbrojona w tego typu ostrza. Za chwilę uruchomię i one, nacinając ten trawnik, skutecznie dzielą darń na fragmenty. Później, po tym zabiegu, w ciągu kilku tygodni zagęszcza nam się trawa. Oczywiście kolejnym zabiegiem będzie niewątpliwie wałowanie. Spróbujemy uruchomić to urządzenie. Bardzo ważną czynnością przy pielęgnacji trawnika wczesną wiosną jest wałowanie powierzchni. Ten zabieg ma na celu wyrównania tak zwanych zmarzlin pozimowych. Proszę pamiętać, że gleba nierównomiernie wsiąka. Jeżeli na jesieni w jednym miejscu jest więcej wody, to w tym miejscu następuje wybrzuszenie. Kiedy już ustąpią przymrozki, należy taki walec wypełniony piaskiem lub wodą, a on ma znaczny ciężar, trudno go jest podnieść, właśnie wykorzystać do wyrównania tej powierzchni. Wówczas po skoszeniu trawnika ta powierzchnia będzie idealnie równa. Często bowiem, jeżeli trawnik nie jest wałowany, to w jednym miejscu trawa po skoszeniu jest wyższa i pokłada się, a w drugim jest przystrzyżona przy samej powierzchni. Wygląda to niezbyt estetycznie. Tak więc ten zabieg jest bardzo istotny. Ale ten sam walec może być uzbrojony w kolczatkę, która służy do areacji. Areacja to napowietrzanie, za chwilę Państwo zobaczycie ten zabieg. Dopiero po areacji możemy wykonać dosiew specjalnych nawozów lub zalkalizować podłoże, bo często trawnik, który lubi pH obojętne, a więc powinien być regularnie pozbawiony zakwaszenia, a do tego służy dolomit lub również piaskowanie, które częściowo przytrzymuje wilgoć, gdy jest
zbyt mocno wilgotny. Aeracja. Tak w fachowym języku nazywamy napowietrzanie trawnika. Do tego celu służy ten sam walec, który wcześniej wykorzystywaliśmy do wyrównania zmarzliny pozimowej, ale jest on uzbrojony w specjalne opaski z kolczatką. Poszczególne kolce mają 6 cm głębokości i wykonujemy prostą czynność. Nakłuwamy trawnik na całej jego długości. Walec jest ciężki, bo wewnątrz wypełniony piaskiem, więc to nakłucie ma następujący sens, że po tym dociera tlen w głąb darni, która wcześniej została wertykulatorem ponacinana. To gwarantuje, że kępy źdźbeł traw będą się rozrastały, ponieważ wcześniej ta trawa została przygotowana jako samotnie rosnąca, bez tak zwanych uzupełnień, czyli nie ma możliwości nawet wytwarzania własnych nasion, bo w ciągu sezonu jest regularnie podcinana. Więc żeby ten trawnik był możliwie bardzo gęsty, musi mieć dostatek powietrza, to gwarantujemy aeratorem. Po tym zabiegu dopiero możemy ewentualnie nawozić trawnik, bo te otwory również pozwolą na przyjęcie większej porcji nawozu. Bardzo ważnym zabiegiem przy pielęgnacji trawnika wczesną wiosną jest dostarczenie właściwego nawozu. Są w tej chwili specjalne nawozy do trawnika, które są doposażone w agrożel, mają dużą dawkę azotu, który pozwala szybko wyrastać źdźbłom trawy. Równocześnie ma też ukorzeniacz, czyli taki stymulator kępienia się trawy. Wsypujemy. Oczywiście można to rozsiewać z ręki, ale nigdy taki siew nie będzie równomierny. Na małej powierzchni każda metoda jakiś skutek pozytywny odnosi. Taki siewnik równomiernie rozrzuca. Proszę zwrócić uwagę, że możemy zwiększyć dawkę poprzez regulację nacisku. Otóż ten nawóz, jak już wcześniej powiedziałem, pozwala na szybką stymulację trawy, ale równocześnie agrożel gwarantuje, że w okresie przesuszenia, jeżeli trawnik nie ma nawadniania własnego, a więc kropelkowego czy zraszania pełnego, by utrzymywał wilgotność nawet do 2 tygodni. Proszę zawsze sprawdzić, czy w tym nawozie jest dodatek agrożelu lub innej substancji, ona może być pod każdą nazwą ukryta, ale gwarantująca dłuższe utrzymanie wilgoci w glebie. A teraz zaproszę Państwa na sąsiadujący z tym trawnikiem skwer osiedlowy, przy którym budzą się do życia bardzo ciekawe rośliny. To samo miejsce odwiedzimy za miesiąc i zobaczą Państwo, jaki jest postęp w kwitnieniu, w zieleni, zależny od temperatury. Mam miłą informację dla Państwa. Dla pierwszych 3 osób, które po audycji Tajemnice Przyrody prześlą mailowo swoją opinię na jej temat, mamy przygotowane ciekawe nagrody. Myślę, że przydadzą się w każdym ogrodzie.
Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Trudno przejść obojętnie obok tak kolorowego drzewa. To, proszę Państwa, jest buk zwyczajny w odmianie purpurowej płaczącej. Fagus sylvatica purpurea pendula. Roślina przemalownicza w swym kształcie i każdy egzemplarz ma zupełnie inną koronę. Jak Państwo wiedzą, buki są długowiecznymi roślinami i słyną z twardego drewna. Ta roślina wszystkie cechy czystego gatunku odziedziczyła, ale przede wszystkim jest niepokorna w swoim kształcie i wprowadzona do ogrodu jest zawsze żywą rzeźbą tego ogrodu. O tyle cenną, że nawet kiedy zbliża się zima, nie zrzuca w pełni liści. Większość z nich w fazie zasuszonej pozostaje do wiosny. Siedliskowo nie jest zbyt wymagająca. Sąsiedztwo akurat jest bardzo malownicze, bowiem obok, po lewej mojej stronie, widzą Państwo wielopienną brzozę chińską. To nie jest zabieg uzyskany metodą przycinania, tylko genetycznie zmodyfikowana roślina, która ma o tyle ciekawą koronę, że u samej nasady w naturalny sposób rozgałęzia się i w ten sposób swoim kolorytem pni i szerokością korony wprowadza malowniczy akcent w ogrodzie. A wszystkie cechy brzóz są porównywalne. W głębi widać jednopienną naszą brzozę brodawkowatą, Petula veruliculosa. Natomiast tutaj właśnie mamy wielopienną odmianę brzozy chińskiej. Brzozy są wyjątkowo cennymi roślinami nie tylko z uwagi na kolory swojego pnia i delikatne liście, ale przede wszystkim energetykę miejsca, bowiem jonizują powietrze ujemnie, a co najistotniejsze, w fazie przedlistnej i fazie liścia drobnego puszczają sok, który możemy pozyskiwać metodą nawiercania, nie przekraczając wiertłem średnicę tego drewna. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 2 tygodni, kiedy roślina na wiosnę z fazy nabrzmiałego pąka puszcza soki, to jest w stanie przetoczyć 120 litrów. Zatem jeżeli jednej doby utoczymy z tego drewna 5 litrów, nic się nie stanie. A sok brzozowy został niebezpodstawnie nazwany eliksirem młodości, bowiem zawiera większość mikroelementów, które zwłaszcza na wiosnę są niezbywalne dla naszego organizmu. Zresztą również pobudzają regenerację tkanki. Warto o tym pamiętać, ale w momencie, gdybyśmy się zdecydowali na taki zabieg w naturalnym środowisku, zawsze od północnej strony taki otwór wykonujemy i tuż po zakończeniu pozysku tegoż soku starajmy się zakołkować go drewnem tego samego gatunku i zasmarować na wszelki wypadek maścią ogrodniczą. Proszę jeszcze raz popatrzeć na malownicze korony zarówno brzozy, jak i wcześniej wymienionych buków purpurowych. Ten ćwierk kłujący w odmianie glauka przygotowany jest do nasadzenia w innym miejscu. Widzą Państwo tak zwane balatowanie, a mianowicie osiatkowane nie tylko siatką metalową, ale również obwinięte jutowym workiem. Tego typu rośliny w szkółce, będące przez określony czas, są przygotowane do tego, by co 2 lata zmieniać miejsce lokalizacji. W tym momencie, gdy roślinę przesadza się z miejsca na miejsce, ogranicza się rozwój tzw. korzeni głównych, głębokich. Zatem zagęszcza się korona bocznych odgałęzień. Roślina w ten sposób szkółkowana w żyznej ziemi, a zwłaszcza doposażonej w mikoryzowe grzyby, rozwija się w sposób właściwy. Natomiast w momencie, kiedy w takiej formie balotowania trafia na inny grunt i ma przestrzeń, jest wtedy, można z punktu ludzkiego patrząc, powiedzieć, że jest przeszczęśliwa i ma 100% gwarancji, że się przyjmie. Może to Państwa zaskoczyć, ale firmy nie tylko dają gwarancję, ale cieszą się, że tego typu przygotowana roślina może spełnić ich oczekiwanie w każdych niemalże warunkach. Miałem sam okazję przesadzać świerki
sześciometrowej wysokości na grunt prawie żwirowo-piaskowy. I dobrze przygotowane balotowanie pozwoliło tej roślinie przyjąć się, gdy tymczasem sadzone bez takiego przygotowania szkółkowanego porównywalne drzewa całkowicie odmówiły już przyjęcia się w tym nowym gruncie. Tak więc widzą Państwo, że szkółkowanie to jest pewna dyscyplina ogrodnicza, która wymaga sporej wiedzy, ale gwarantuje skuteczność przesadzania. Szkółka dużych drzew jest prowadzona absolutnie ekologicznie, o czym świadczy obecność tutaj zwierząt. To widzą Państwo Biedronkę, ale rozbrzmiewający śpiew ptaków świadczy o tym, że doskonale się tutaj czują i one przede wszystkim dbają o czystość tego środowiska. Nie ma zatem potencjalnych pasożytów. Dowiedziałem się od właściciela tej szkółki, że raz tylko zdarzył się nadmiar mszyc, zatem zastosował oleje roślinne w formie oprysku. A o tym, co Państwu mówiłem, że ptaki chętnie odwiedzają to miejsce, świadczy obecność takich gniazd. Zresztą widzieliśmy ich kilka na różnych wysokościach. To relatywnie jest nisko. Możemy zatem zajrzeć do wnętrza. Przed chwilą ptak odleciał, nie zdążył jeszcze znieść jaj i za chwilę powróci, ale to świadczy o tym, że wyprowadzić może kilka pokoleń, które właśnie będą dbały o czystość tego środowiska. Owoce na pędzie ulistnionym niczym wierzba mogłyby sugerować, że jednak gruszki rosną na wierzbie. To jest właśnie grusza wierzbolistna. Pęd, czyli tak zwana podkładka, jest czystą podkładką gatunku botanicznego. Natomiast to miejsce świadczy o tym, że pęd rośliny o liściach przypominających wierzbę, oczywiście gruszy wierzbolistnej, został naszczepiony później. Proszę zwrócić uwagę, jak ulistniona jest ta gałąź. No, do złudzenia przypomina naszą wierzbę, a może troszeczkę rokitnika. Co by nie powiedzieć, jest to bardzo malowniczy egzemplarz, zwłaszcza kiedy będzie obsypany owocami. Spacerując wśród szpalerów drzew w szkółce, zauważyłem coś z mego punktu widzenia, patrząc, niesamowitego. Otóż roślina drzewiasta, bo po kształcie kwiatów poznaję, że to jest judaszowiec, jak domyślam się, kanadyjski, bo judaszowiec południowy u nas raczej słabo kwitnie. Wyrasta forma drzewiasta i zakwita tuż nad ziemią. Czy to jest możliwe? Z nasiona byłoby to niemożliwe. Prawdopodobnie tak się zdarzyło, że kiedy przycinano koronę dorosłych drzew, fragment takiego drzewa wbił się w ziemię poprzedniego sezonu. Oczywiście przezimował skutecznie i na wiosnę nie dość, że wypuścił zielone pędy, ale od razu zakwitł. Zatem jest to klon dorosłej rośliny. Rzadki przypadek, ale jednak możliwy do zafunkcjonowania w ogrodzie. Jeżeli Państwo planujecie zakładanie ogrodu, nawet niewielkim nakładem, warto rozważyć, by wprowadzić chociażby pojedyncze, starsze drzewo, soliter. Wtedy należy zwrócić się do fachowej siły i poprosić o ulokowanie takiego dorosłego drzewa. To jest zupełnie inny klimat w ogrodzie. Dziś już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody.